Nie mam dla was dzisiaj żadnego takiego teologicznego przesłania. Myślę, że to, co chcę powiedzieć, mogłabym powiedzieć również bez notatek. Chcę powiedzieć trochę tak właśnie o serduchu. Kiedyś, jak na początku naszej drogi z Arturem byliśmy na takim spotkaniu na grupie domowej u wolnych chrześcijan. To były pierwsze takie moje dni chodzenia z Bogiem. I pamiętam na tym spotkaniu, to było prawie 20 lat temu, i pamiętam słowa takiego człowieka, który powiedział, że wszystko na początku jest żywe, ale jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowane, jeśli nie jest odpowiednio podsycane, to staje się po prostu martwym postumentem. I wiecie, uważam, że jesteśmy w takim miejscu, że wiele rzeczy musi albo po prostu dopiero zapalić się, albo musi się na nowo zapalić w naszych serduchach. Kluczem do zdrowej społeczności z Bogiem jest czyste serce. To jest klucz w zasadzie niemożliwy do sfałszowania, wskaźnik, na który spogląda Bóg, i tego nie da się zafałszować żadnym urządzeniem, żadną religią i żadną aktywnością, żadnymi słowami. Biblia nam o tym mówi, że Bóg patrzy na serce. Nie na to, co mówimy, nie na to, co robimy, ale na nasze serducho. Oczywiście można z tego zrobić coś bardzo religijnego. Może to też zabrzmieć religijnie, ale życiowo jest to bardzo istotne. Jeśli chodzi o nasze życie, jest to bardzo ważne. Wiecie, w ostatnim czasie posłuchałam sobie troszkę o takim człowieku, który się nazywał Hudson Taylor. Nie wiem, czy są gdzieś jakieś książki w ogóle jego, jakieś informacje o nim. Ja przez głoszenia takiego człowieka dotarłam o informacji o nim i bardzo się popłakałam, bo tam kilka takich mocnych rzeczy ktoś o nim powiedział. W czasie, kiedy jego rówieśnicy chodzili na dyskoteki z dziewczynami, inni jego też koledzy szlifowali swoje wykształcenia. On nie był zadowolony ze swojego życia ani ze świata, na który się w ogóle patrzył. Przechadzał się po brzegu Północnego Morza i zawołał do Boga. Zawołał do Boga i powiedział: chciałbym oddać Ci swoje życie, ale nie wiem, co to znaczy. Chciałbym oddać Ci swoje życie, ale nie wiem, co to znaczy. I według tego, co piszą biografowie i ludzie, którzy jakby znali jego, piszą o tym, że słyszalnym głosem przemówił do niego Bóg. I powiedział do niego: zachowaj czyste serce i świętość. Wiecie, kim on był, jak o nim mówili? Apostoł Chin. Mówili o nim apostoł Chin. Kiedy w Chinach były prześladowania i kiedy komuniści wkroczyli do różnego rodzaju kościołów, to te kościoły, które były prowadzone przez misjonarzy, którzy byli oddelegowani, zostały w 5 minut pozamykane. Misjonarza przychodzili, brali, odsyłali go do domu, a ludzie po prostu się rozchodzili. Ale opisują kościoły tego Taylora, że to były zupełnie inne kościoły. Nie można było wysadzić stamtąd pastora i rozproszyć owce. I mówią o nim, że odwoływał się zawsze do ludzkiego serca. Kiedy ktoś przychodził do niego i mówił: chciałbym coś robić w Królestwie Bożym, to on zawsze pytał prostym pytaniem: czy masz to w sercu?
czy masz to w sercu? Bo jak nie masz tego w sercu, jak to tam nie płonie, jak stamtąd to nie wychodzi, to ja cię tego nie nauczę. Po prostu cię tego nie nauczę. Wiecie, kiedy słuchałam tego, to w ogóle tam mnie to dotknęło. I z zupełnie innym nastawieniem pojechałam teraz w czwartek na ewangelizację. Zawsze jestem przygotowana. Zawsze wiem, co mam głosić. Zawsze trzymam się tego, że moja historia, dopóki ją opowiadam, jest żywa. Ale kiedy zobaczyłam Klaudię, to mnie to chwyciło za moje serce. Zobaczyłam dziewczynę, dla której Jezus jest wszystkim. Jezus jest perłą. Ja odczuwałam zmarznięte ręce, odczuwałam zmarznięte nogi, a ona miała gołe kostki. Rozumiecie? Bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to. Chodzi o nasze serce. Za nami jest sporo wydarzeń, dobrych i złych. Ale jeśli pozwolimy, aby zgasło coś tam, to nie pociągniemy rzeczy dalej. I ja sobie właśnie rozważałam ostatnio temat serducha. Przypominałam sobie czas, kiedy zakochałam się w Arturze. Wszystko było nieważne. Ważny był on. Ważne było, żeby spędzić z nim noc. Nieważne gdzie. Czasami nawet w parku na ławce. Nie interesowało mnie to, czy tam mama i tata mi wklepią na tyłek, czy nie. Ważne było spotkanie. I uważam, że przed nami jest taki czas, że w wielu sercach musi się na nowo coś zapalić. Nie tylko przynależność. Jest coś więcej niż przynależność do ruchu przebudzeniowego. Te wszystkie rzeczy, o których nauczamy, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, one muszą być tu. One z serca muszą być. Tylko wiecie, nie chodzi mi o to, żeby teraz tam się czesać po głowie, jaka jest definicja serca. Wiecie, o czym mówię. Nie o to mi chodzi. Więc tego Hudsona Taylora nazwali apostołem Chin. Mówią o tym, że to on zrobił wielką podwalinę w Chinach pod przebudzenie. To właśnie on. Po prostu chciał oddać Bogu życie i nie wiedział jak. Oddał i usłyszał głos. Zachowaj czyste serce i świętość. Zachowaj czyste serce i świętość. Wiecie, że dzisiaj jest bardzo dużo legalizmu, religii, przyzwoitości religijnej, polityki religijnej. I czasami jest ciężko gdzieś tam po prostu przebić się do serducha, nie? Kiedy słyszałam te słowa na grupie u Wolnych Chrześcijan, że wszystko na samym początku jest żywe, ale potem może się stać martwym fundamentem, postumentem, to w zasadzie wtedy uważałam, że jest to niemożliwe. Nie, wiecie, na nowo narodzona, zakochana w ogóle w Jezusie, wszystko w ogóle w serduchu płonie i tak dalej. Wydawało mi się, że nie ma takiej opcji, żeby w ogóle gdzieś coś zgasło. Ale po latach chodzenia z Bogiem wiem, że jeśli człowiek nie dba o swoje serce, to przyjdzie religia. Przyjdzie legalizm, przyjdzie przyzwoitość religijna, przyjdzie poprawność religijna. Po prostu. Religia nie ma też względu na osobę, nie? Po prostu. Ona nie ma względu na osobę. I czasami tak się dzieje właśnie w naszym życiu, że
gdzieś w tej podróży z Bogiem gubimy nasze serducho. Myślę, że w tym krótkim słowie, które powiem dzisiaj do was, każdy z nas będzie się mógł odnaleźć i każdy z nas będzie mógł wziąć coś dla siebie. Kiedy tak naprawdę modliłam się o serducho i kiedy wzięłam ten temat na tapetę, to tak naprawdę wszystko gdzieś zaczęło mi się układać w ogóle w głowie. Z wieloma osobami, jak rozmawiam i często ktoś przychodzi do mnie o jakąś tam poradę, o kierunek w ogóle życiowy i niby mnie pyta, a w zasadzie też ma od razu i odpowiedź. Ja mówię, to czego tego? Dlaczego tego nie robisz? No nie wiem. Ja wie, a co masz tam? Nie wiem. Ja mówię, to trzeba to odnaleźć. To trzeba odnaleźć. Trzeba odnaleźć, co masz tam. Ta wiedza, którą my tutaj mamy, ona jest świetna, ona jest dobra, nie? Ale serce, na które patrzy Bóg. Michał w zeszłym tygodniu powiedział to słowo, że całe niebo i całe piekło wie, jaka jest prawda. Tak. Kiedy nasz Wiktor zaćpał, to właśnie Bóg do mnie to powiedział. Przed kim chcesz to ukryć? Całe niebo i całe piekło wie, że Wiktor zaćpał. Można to schować, można o tym nie powiedzieć i można gdzieś zakamienić swoje serducho. Więc, kochani, wiedza jest dobra, jeśli jest połączona z naszym serduchem. Kiedy tak naprawdę mamy wysoki poziom wiedzy teologicznej, ale życie stoi w miejscu, służba stoi w miejscu, to znaczy, że tam się coś nie wydarzyło. Że tam tego po prostu nie ma. Kiedy sobie przypominałam nasze początki, pamiętam, jak opowiadałam już wam to kiedyś, jak prowadziliśmy pierwszy kościół. Mieliśmy jeszcze niewyremontowane mieszkanie, mieliśmy takie stare drzwi do ubikacji i one były, takie miały malutką szybkę i takimi listeweczkami były obrobione. I Artur się zatrzasnął w środku. Zawsze mieliśmy klamki do góry nogami przykręcone w domu, nie? Wszystko mieliśmy jakoś odwrotnie. Nie wiem, czy to Basia robiła, czy twój tata, ale generalnie klamki były odwrotnie. Potem nam Norbert wszystko ponaprawiał. Ale wiecie, ja się tak śmiałam z Artura wtedy. Sara była mała, maleńka była, nie jechałam wtedy z nim do kościoła. Jechał sam i zatrzasnął się w tej łazience i krzyczał do mnie z kibelka: babo, nie śmiej się, tylko przynieś mi taboret. Przyniosłam mu ten taboret i wiecie, co on zrobił? Po prostu wystukał to małe okienko, wyjął to okienko, przez to okienko dałam mu taboret, on z tamtej strony wszedł na ten taboret i wyszedł przez to małe okienko. Wiecie dlaczego? Był pastorem kościoła. Kiedy tam są rzeczy, tam, nie tu, tam, to nie ma muru nie do przebicia. A kiedy tylko są tu, to przeszkód jest wiele. Modlimy się, abyśmy służyli w czasie wojny i pokoju. Ale kiedy brzydka pogoda będzie nas zatrzymywała, żeby nie iść na ewangelizację, to jest to słabe. Kościoły, które były prowadzone przez oddelegowanych misjonarzy, którzy po prostu wykonywali swoje zawody w czasie próby, w czasie prześladowania, w czasie ataku, po prostu zamykali je. Brali za głowę misjonarza, dawali mu bilet i mówili do niego: wracaj do Anglii. Ale kościoły, które były prowadzone przez tego Taylora, który mówił do ludzi, stamtąd wszystko pochodzi. Rozumiecie? Życie oddawali. Mówili o nich, że to są kościoły przywódców, kościoły ludzi służb. Każdy w kościele w służbie
ani jednej osoby nie było, która nie służyła. Wszyscy ludzie byli w służbie. Życie oddawali dla Ewangelii. Życie oddawali. Wiecie, w ogóle módlmy się też o to, żeby u nas się coś tam wydarzyło tam. Na poziomie serca. Na poziomie serca. Potężne mamy zadanie do wykonania, naprawdę. Ale jeśli rzeczy będą tylko tu, a nie tam, to nie pociągniemy ich. Jeśli prawda serca została przywalona jakimś innym materiałem, to serducho staje się ciężkie. Kiedy nie podążamy za głosem serca, przytępiamy swoje sumienie. Stajemy się poprawnymi religijnie, lecz życie gaśnie. Gaśnie życie. Wiecie, raz na jakiś czas promyk życia przebija się przez jakieś takie pęknięcia w ogóle w serduchu, nie? I na chwilę gdzieś serce dochodzi do głosu. To w serduchu tętni życie i stamtąd je się uwalnia. I tam są rzeczy niepodrobione. Tam są rzeczy, których nie można odtworzyć. Wiecie, lubię sobie słuchać dobrej muzyki, nie uwielbienia. W ogóle muzykę lubię w ogóle słuchać. Stamtąd biorę też różnego rodzaju dźwięki, jak gdyby przyswajam je do siebie. Ale w ostatnim czasie wpadła mi uwielbieniowa piosenka Yeshua. Troszkę nam się chyba 2 tygodnie temu udało kawałek tej piosenki tutaj zaśpiewać, ale kiedy wzięłam tą piosenkę i dałam komuś, bo ja nie znam angielskiego, i dałam komuś, żeby ktoś tą piosenkę przetłumaczył, to ta osoba, która przetłumaczyła to, ja w ogóle spojrzałam na to i w ogóle mówię, to nie jest do przetłumaczenia, bo to jest modlitwa. To jest kawałek czyjegoś serca. To, tam były proste słowa o wielkości Boga, o potędze Boga, o mocy Boga, o Jego wierności, o Jego przymierzu z człowiekiem, o przelaniu krwi. Tam nie było co powtórzyć, bo to była modlitwa, modlitwa serca. Modlitwa serca to była. Wiecie, ostatnio siedziałam tam sobie na górze i ktoś w radosnych podskokach wskakiwał na górę i tak pięknie śpiewał. A ja tam z kimś siedziałam i zobaczył nas i mówi... Ja mówię, o, a to było takie piękne. To właśnie było z serca. Ja tam siedziałam w takim półmroku. Ktoś sobie szedł i... Wiecie... To było to, to piękne. To, co ostatnio zrobiła właśnie wasza córka przed Markiem. Postawiła konika i zrobiła. Wiecie. Ale poprawność, która gdzieś po prostu się ukształtowała w człowieku, nie powiem. Nie zaśpiewam tak. Stamtąd wychodzą najpiękniejsze rzeczy. Po prostu z serducha. Przeczytajmy sobie kawałek słowa. Ewangelia Marka 7:1-6. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli do Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękoma, to znaczy nieumytymi. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. Zapytywali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko. Wiecie, mocne, ponadczasowe słowa, nie?
Lud ten czci mnie wargami swoimi, tak? Ale ich serce jest daleko. Zobacz, jak często odpowiadasz tak, jak ktoś chce usłyszeć, a zupełnie co innego masz tam. Robisz coś, bo tak trzeba, ale nie wypływa to z serca twojego. Faryzeusze mówią o zewnętrznej higienie, lubią zajmować czas i robić, i sobie dobrze pogaworzyć. Ale nie ma w tym społeczności z Bogiem. Jest to daremna cześć i ludzkie sprawy. I wiecie, z tego słowa naprawdę na alarm biją słowa proroka. Że lud ten czci mnie swoimi wargami, ale serduchem jest ode mnie daleko. Jedną chyba z takich gorszych rzeczy jest mieć zwycięskie słowo na swoich ustach, nie? I zgubione w ogóle gdzieś serce, nie? Zgubione serducho. Problemem jest serce daleko. Wiecie, że w chodzeniu z Bogiem chodzi o coś rzeczywistego w nas. O coś takiego rzeczywistego. To jest moje. Po prostu moje. Ja to wiem, że to jest stamtąd. Nie stąd. Nie stąd. Nie jestem tam, bo mnie ktoś delegował. Nie robię tego, bo mnie ktoś wysłał. Nie, ja to mam w sercu. Mam to w swoim sercu. Tam się rodzi plan. Tam jest determinacja. Tam jest miłość. Tam jest ogień. Tam jest świeżość. Tam jest świeża modlitwa. Tam są rzeczy, których nikt nie może podrobić. Dwa razy tego samego nie da się powtórzyć. To jest jak z tą piosenką właśnie Jeszua, nie? Często by się chciało coś z tego pięknego czegoś z serca, chciałoby się to wziąć i od razu z tego coś sztucznego stworzyć. Nie da się, bo to jest stamtąd, żywe. Każdego dnia ma być na nowo, żywe, takie samo. Takie samo. Bo chodzenie z Bogiem to jest coś rzeczywistego w nas. Po prostu. Czy tak jak na przykład ludzie się chrzczą, wchodzi suchy grzesznik i wychodzi mokry grzesznik. No nie o to chodzi, żebyśmy nauczyli pewnych rzeczy ludzi. Chodzi o to, żeby ludzie mieli duchowe przeżycie. Ktoś został ochrzczony i on w ogóle wie, czym ten chrzest jest. A nie potem przez 5 lat uczymy człowieka, że dobrze by było, żeby twój chrzest został wyemitowany, wiesz, bo to jest proroczy gest. Tam się coś nie wydarzyło. Wszedł suchy grzesznik i wyszedł mokry grzesznik. A chodzi o to, żeby to tam. Ja pamiętam, jak przeczytałam kiedyś książkę Watchmana Nee, cykl, chyba już jest ta książka, cykl lekcji młodego wierzącego. W którejś z części jest napisana taka historia, jego w zasadzie chyba objawienie, jak się miał ochrzcić. Jak ja to przeczytałam, to w ogóle mówię, oddałam życie Jezusowi, ale dopóki się nie ochrzczę, to nie jestem w łodzi z Jezusem. I taki młody w ogóle ja wierzący, wiecie co, w ogóle pierwsze co, jadę na taki kongres zielonoświątkowy, podchodzę do prezbitera zielonoświątkowego, zapalona, zajarana. Mówię, ja się muszę ochrzcić, bo ja nie jestem w łodzi u Jezusa. Wiecie, nie ochrzcili mnie. Nie ochrzcili mnie. Powiedzieli do mnie, musisz skończyć kurs alfa. Wróciłam do Warszawy, stałam się częścią jednego z większych kościołów zielonoświątkowych. Nie ochrzcili mnie tam. Kiedy skończyłam kurs alfa, to byłam ostudzona tak, że już nie wiedziałam, czym jest chrzest i czy w ogóle go jeszcze chcę. Bo nie zrobili w ogóle, pasterze nie zrobili tego, co się urodziło w moim sercu. Nie ochrzcili mnie. Kazali mi skończyć kurs alfa. Przeżyłam odpowiednio swój chrzest.
dlatego że szukałam Boga i chciałam, żeby na nowo, tam, w moim sercu się wydarzyły te rzeczy. Ale zobaczcie, jaka jest religia, nie? Ona po prostu przychodzi. Wszędzie jest. Wszędzie jest. Wystarczy, że przytłumimy swoje sumienie. Zrobimy coś, co nie wypływa w ogóle stamtąd. Otworzymy jej maleńki lufcik i przyjdzie. I potem zastanawiamy się, dlaczego życie zgasło. Bo to religia. Religia. Dzisiaj uczymy się, jak żyć, jak czuć, dlatego że życie jest zepchnięte do formy wiedzy intelektualnej, a nie posiadania doświadczenia z prawdami bożymi. Kochać to znaczy chcieć dla kogoś lepiej niż dla siebie samego. To znaczy kochać. Nie szarpnąć komuś definicją, czym jest. Nie szarpnąć komuś tą definicją, czym jest miłość. Ale w realu jej nie pokazywać. To z serca wychodzi prawda o nas. Wiecie, czemu na przykład prorocy mają taką zdolność, że kiedy wychodzą i głoszą, to mają zdolność obrzezać serducho ludzkie? Dlatego, że właśnie ten twór najbardziej przeżywa Boże serce. Przeżywają całym sobą. A jeszcze jak tym żyją, to mają taką sposobność, że wyjdą i powiedzą tak, jak nie powie nikt. Czasami potrafimy się spiąć i przyjść do kościoła, żeby dobrze wypaść, nie? Na czas nabożeństwa, a potem każdy z nas i tak wraca do swojego świata, nie? Raz na jakiś czas ta prawda z naszego serca wychodzi do wierzchu. Zobacz, co tak naprawdę się dzieje w twoim serduchu, nie? Że zgubiłeś gdzieś po prostu serce swoje. Może nie poszedłeś po prostu za serduchem. Może pobiegłeś gdzieś za swoją głową, ale to serducho gdzieś po prostu po drodze zgubiłeś. Walka o nasze serce rozgrywa się w naszym sumieniu. Przypominają mi się takie moje drobne świadectwa na początku, jak zdałam prawo jazdy, to nie rozumiałam w ogóle tego, że jak na przykład GPS pokazywał mi, powiedzmy, nie wiem, nastawiamy na przykład GPS-a i on mi pokazuje, że droga na Śląsk będzie biegła 4 godziny i 15 minut. To, że pokazywał mi, uwzględniając w ogóle przepisy drogowe. I zawsze mi się wydawało, że jak przyspieszę, to gdzieś po prostu będę szybciej. I doprowadziłam się do takiego miejsca, że miałam podbramkową sytuację z prawem jazdy. Rozważałam już nawet, żeby sobie wykupić punkty i tak dalej. I wiecie, no miałam już taką trudną sytuację. Miałam 21 punktów, no i właśnie przyszedł do mnie kolejny mandat, duży. Wtedy to chyba było 6 punktów karnych. Mówię, wow, mam poprawkę. Nie będę teraz po prostu jeździła. I Norbert akurat był u nas, chyba mi malował sufit. Norbert mówi, ale to nie jest problem, przepisz punkty na mnie. I wiecie, ja nie jestem religijnym człowiekiem, bo ja nie jestem religijnym człowiekiem. Bo jak trzeba, to ja to zrobię. Ale wtedy, tam, ja wiedziałam, że ja nie mogę tego zrobić. Ja już miałam praktycznie wszystko wypełnione. Norbert miał się już tylko machnąć.
a moja ręka w ogóle, niech cię ręka boska broni. Nie mogę tego zrobić. Mówię, Norbert, nie mogę tego zrobić. Posłuchajcie, wypełniłam to, podpisałam się swoim imieniem i nazwiskiem, położyłam ręce i co zrobiłam? Wysłałam. Nigdy to do mnie nie przyszło. Nigdy to do mnie nie przyszło. I wiem dziś, że gdybym zrobiła i przepisała to, nie byłby to grzech. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że ja bym po prostu przytępiła moje sumienie. Przytępiłabym moje sumienie. Tam zakamieniłoby się w moim sercu. O tym mówię. Normalnie mogłam stracić prawko. Nie straciłam, ponieważ te punkty nigdy nie przyszły do mnie w realu. A więc lud ten czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Kiedy nie żyjemy w zgodzie ze swoim sercem, przychodzi tak zwane stwardnienie rozsiane. Wiecie, to jest masakra, to jest po prostu choroba. Choroba religijna. Wszystko zaczyna być sztywne, sztuczne, zdrętwiałe kolana. Jakaś po prostu wieczna niemoc. Bo religia gdzieś zapukała, religia gdzieś zagościła. Nie wiadomo już, jak się pomodlić, bo serducho daleko. Bo serce jest po prostu daleko. Jest taka książka, Wędrówka pielgrzyma. Są tam napisane piękne słowa. Lepiej, kiedy modlitwa odbywa się w sercu bez słów, niż słowami bez serca. Dlaczego jest ważne, aby zachowywać czyste serce? Bo tylko takim sercem da się kochać Boga. Zgadzacie się? Tylko takim serduchem da się kochać Boga. I żyć w szczerości z samym sobą. W 2018 roku Artur napisał fajny artykuł. Chyba Przemek go ostatnio udostępnił na swoim profilu. Aby nie udawać. Nie udawać i nie oszukiwać siebie tam. Siebie tam nie oszukiwać. Bo kiedy człowiek oszukuje sam siebie, to straca coś, traci coś żywego. Coś po prostu traci. Każdy z nas ma jakieś serce, nie? I każde jest inne. Każde jest inne. Nie strać w ogóle serca swojego w tym, co robisz. W swojej wędrówce z Bogiem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czyste serce sprawia cud widzenia Boga. Jeśli nie mamy relacji z Bogiem, to nie z winy Boga, lecz z winy brudu w naszym sercu. Że ono zostało czymś zmiażdżone, przywalone. Czymś, czego nie chciałem, ale robię. Nie moimi sprawami, nie moimi rzeczami. Strzyżeniem nie swoich ogródków. Odpowiadaniem tak, jak wszyscy chcą usłyszeć. Psalm 24. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Pana swego. Serce daje zdolność do działania Bożej mocy. Pamiętacie, jak Jozue po przegranej bitwie leżał twarzą w ziemi, nie? I co do niego Bóg powiedział? Wstań. Wstań. Jozue był przygnieciony z powodu tego, że ludzie pobrali nieco z tych rzeczy, które były klątwą obłożone.
ale Bóg do niego powiedział: wstań i poświęćcie swoje serce na nowo. Na nowo poświęć swoje serce. Może należy na nowo poświęcić swoje serce sprawie Boga. Serce obciążone nie widzi już dobrze. Czyste serce daje zdolność do życia w ufności. Takie dziecinne serducho, nie? Dziecinne serce, które ufa Bogu. Człowiek z czystym sercem budzi się bezpiecznie. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. Lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew i tak mówią przypowieści. Człowiek z czystym sercem budzi się bezpiecznie. Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni. Lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew. Czyste serce daje zdolność do radości. Oznaką ludzi z czystym sercem jest to właśnie, że lubią sobie śpiewać pod nosem. I właśnie ta osoba, która biegła tam na górę i tak sobie śpiewała, ja mówię, wow, ma czyste serduszko. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać na progu domu Boga mego niż w namiocie bezbożnych. To chodzi o miłość, kochani. To o miłość chodzi. Religia jest trudna. Ja nie chcę religii. Nie chcę religii, nie chcę być religijnym człowiekiem. Natomiast widzę, że kiedy robię rzeczy stamtąd, to w zasadzie nigdy nie mam żadnej przeszkody. Wszystko jest proste, wszystko jest łatwe. Cały dzień mi się układa. Wszystko zrobię i jeszcze pojadę na ewangelizację. Tam. Tam musi być żywo. Po prostu w serduchu. Jest taka stara, zielonoświątkowa pieśń. Nie znam jej. Nie znam muzyki, ale jest piękna. Jezu, Jezu, Jezu. Twoja miłość odmieniła moje serce. Myślmy sobie o tym. Mamy teraz jakkolwiek świąteczny czas. Myślmy o sercu naszym. Amen.